Według aktualnej wiedzy polskich służb konsularnych, wszyscy Polacy przebywający w Grecji znajdują się obecnie w bezpiecznych miejscach, poinformował w środę PAP dyrektor biura prasowego MSZ, Artur Lompart. Jak powiedział Lompart, z informacji uzyskanych od strony greckiej wynika, że pożary są pod kontrolą i powoli są wygaszane. Wszyscy Polacy są w bezpiecznych miejscach. Ci spośród polskich obywateli, którzy byli poszukiwani, po przywróceniu łączności zostali odnalezieni, dodał. Szef biura prasowego resortu dyplomacji przekazał ponadto, że obywatel Polski, którego żona i dziecko zginęli wskutek pożarów, znajdował się od rana pod opieką psychologa i konsula. Uzyskuje również od polskich służb pomoc w załatwieniu formalności dotyczących sprowadzenia do kraju ciał zmarłych. We wtorek na skutek pożarów w pobliżu Aten zginęło co najmniej 79 osób, a 187 odniosło rany. Bilans ofiar może rosnąć, liczba osób zaginionych wciąż nie jest jasna. Grecki minister do spraw porządku publicznego Nikos Toskas oświadczył w środę rano, że prawie wszystkie pożary, które od poniedziałku szalały w Grecji, głównie w regionie Attyka w pobliżu Aten, ale również m.in. w Koryncie i na Krecie, są już pod kontrolą. Wśród ofiar są całe rodziny z dziećmi. W wyniku pożarów zginęło m.in. dwoje Polaków. Zatonęła łódź, na której była matka z synem po ewakuacji z hotelu na terenach zagrożonych pożarem. Dwoje Polaków było mieszkańcami miejscowości Wysoka koło Wadowic. Temat podrzucił nam Jacek Suchniak, za co serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dzielenia się z nami w komentarzach większą ilością sugestii. Nie zapomnijcie też zasubskrybować tego kanału, gdyż codziennie wrzucamy tu kilka szybkich newsów.